Dzień dobry. Cześć. Co dziś będziemy robić? Luciu, to twój odcinek. Nie, robimy dzisiaj chiptuning z ruskiego serwera. Muszę zadzwonić do Kiwiego, żeby podał adres. Andrzej już teraz, wiesz, będzie stałym elementem wszystkich naszych odcinków. Tak się dobrze przyjął, tyle dobrych komentarzy. Panie Andrzeju, to jest gwiazda, ja piąteczka, Andrzej. Zaimponował mi, naprawdę. Ja wiedziałem ten potencjał, ale... Ci byłeś? Nie. Nieoszlifowany diament z Ożarowa Mazowieckiego. Stary, ale to sobie nikt nie zdaje sprawy. To jest powrót do korzeni przez to, dziennikarska przeszłość, dlatego w miarę dobrze szło, tylko że zawsze widzów to są czytelnikami, ale to się zmieni. Andrzej, słuchaj, Lutek ma kiepskie wyświetlenia, weź coś tu zarać, bo żeby miał trochę więcej. No, ale słuchaj, dobra. Jaki jest plan dzisiaj? Co mamy w kuchni? No właśnie, do rzeczy. Po co mnie tu ściągnąłeś? No co, no pokazujemy coś nowego, coś innego, tak? Mhm. Czyli pokazujemy gruza. Gruz? No zobacz, bo gruz za 300 tysięcy albo więcej. What? 300? No to prawie jak mój wojownik. Nie dałbyś tyle? Stary, masz tak, masz BMW, to jest chyba A46. No chodźmy do niego. Dobra, chodź. Chodź, opalimy się coś. Chodź, Andrew, opowiesz swoją przygodę, czy widziałeś takiego woza kiedyś. Słuchaj. S54 B32, tak? Klasa sama w sobie, a tutaj właśnie kolega, z operatorem. Kolega driver sam sobie zrobił wiązeczkę w Raichemie. Zobacz, człowieku, patrz, sam. O, własnymi rękoma. Rzeczy to ty będziesz dumny. Jestem prawie, że dumny, bo... Czemu? Zabrakło mu trochę kunsztu, ale to była jego pierwsza wiązka. To chyba dobrze wyszło jak na Słuchaj, pierwszą. Naprawdę imponująco. Tutaj, ale wiesz, jak zawsze, czerwone cewki to musi działać. Tak, bo... Są czerwone cewki, to musi działać. To są cewki z Audi. Z Audi, dokładnie, no. Czerwone od RS-a to. A wiesz, dlaczego są takie Budowały cewki? Polski, Dobra, tak. A teraz pytanie, jaka jest historia cewek? Sterownik nie obsługuje pasywnych cewek. No właśnie chciałem powiedzieć, że pewnie coś związanego ze sterownikiem. Dokładnie, bo żeby użyć pasywną cewkę, musisz użyć takiego modułu zapłonowego, no albo musisz użyć aktywnych cewek. Akurat w tym wypadku mamy słaby sterownik, który nie obsługuje tych cewek, ale obsługuje inne fajne rzeczy. No i jaki jest sterownik? No teraz widzisz, masz takie BMW, nie? No. Masz kontrasty, masz różne projekty. Czasami masz grube auta, nie najlepsze urządzenia, a czasami masz na pierwszy rzut oka mało podniecający samochód, ale zobacz co tam jest. O kurde, to jest jakaś serwerownia chyba. To jest moteczek M150 i do tego PMU Ekomasterka i display też jest Ekomasterka. No ja dodam tak pozakulisowo, że ty bardzo podniecony tym samochodem do mnie zadzwoniłeś, że to... Podniecony nie, ale to jest fajny samochód, wiesz, bo kolega jest mega szybki i kolega ma takie E46, którym jeździł właśnie w kupecie, M3, bo to Kolego, nie jest M3. Jakie robisz czasy na Poznaniu? 1,34 na Poznaniu. Co to znaczy, Andrzej? No to znaczy strasznie grubo, szybko. Strasznie to szybko. Ale to Porsche tak, czy BMW? BMW. No, tą poprzednią. No. Ale wy gadacie. No. Kiedyś było tak, że seryjne auto poniżej 2 minut, jak robi Poznań, to jest szybkie. Tak jak Nordschleife poniżej 8 minut, no, to jest szybki, seryjny wóz, już bardzo. To Poznań było poniżej 2 minut. Tak jest 1,30, to jest sportowe auto, ale... I to robił, słuchaj, to robił autem E46, który miał 365 koni. Okej, okay. Czyli nie tym? Nie, nie. I właśnie z tamtego auta tutaj wjechał silnik, i który przeszedł całą rewizję. Mhm. Silnik został doprężony, jakiś kuty jest, no i powinno być dobrze. Czyli wolno saczek, doprężony. Tak. Na jakim paliwie dzisiaj będziemy jeździć? Na Shellu, no tak jak... O, no, tak to fajnie. No, czyli tak całkiem użytkowo. My już kiedyś taki silnik razem z Kamilem stroiliśmy. W żółtej tej M3 chyba robi się ten silnik. No. Pamiętasz jaka to była moc? 380 chyba. 370-380, tak mi się też wydaje. I tylko tam to było na Max Eku. No tak. A tutaj jest na Motek. Kamil lubi Max Eku. No. Tak, Kamil no jakby lubi był Motek, to by był odcinek z tobą pewnie. No i byłby żółty jak kanarek. No ale widzisz, masz wydechy na bok, będziesz sobie siał postrach na ulicy. Kurde, to przypali mi dzisiaj kostki. Oby. Włosy ci przypali. Coś możemy jeszcze powiedzieć, bo tam ciekawego no, co pod maską? Powiedzieć? No słuchaj, no... Na razie to jest auto treningowe kolegi, bo kolega ma drugie takie E46 właśnie, w którym był wcześniej ten silnik włożony i tamto auto będzie jeszcze zupdate'owane do grubszej specyfikacji, dlatego z silnikiem nie było co zrobić, więc wjechał tutaj do BMW-czki. Czy tutaj jest zawsze ITB? Tak, w serii jest ITB. To jest EMA. Aha. To jest fajne, bo tutaj masz... 43 seryjnie. Tak. I fajnie, bo to jest właśnie, masz ten elektroniczny cały silniczek, który otwiera tym ITB steruje, czyli to nie jest żadna linka, tylko masz właśnie, no takie elektryczne przepustnice, jakbyś miał, tylko właśnie takie ITB. Okej, okay. No, więc to taka fajna sprawa. No. Jeszcze jakieś feature'y? Lutek, z czego ty się cieszysz? Dlaczego no nie, ten Motek jest taki super? No dlaczego, wiesz co, Motek tutaj był wcześniej włożony dlatego, bo w drugim aucie, bo to też wyjęty komputer z drugiego auta, bo tamten będzie na bezpośrednim wtrysku, więc też kolega nie miał co zrobić z Motekiem, no to co, przecież go nie wyrzuci. No tak. A nie sprzeda za pół darmo, no to założył tutaj. Mhm. I jakby założeniem było to, żeby poprawnie sterować, wcześniej była skrzynia sekwencyjna z łopatkami,
No ale teraz masz skrzynię manualną, na razie, mam nadzieję, że kolega, wiesz, dorośnie do tego, żeby skrzynię też przerzucić, no ale wiesz, masz jakby przygotowane to, nie? Mhm. Że masz urządzenie, które bardzo dobrze tym steruje i no i pokazało to już na torze, że jest no, mega sprawne, mimo tego, że miało małą moc, nie? No jak mówicie, że ten czas na torze Poznań to jest coś, to znaczy, że zawodnik jest dobry, trzeba byłoby się umówić na jakąś pojazdkę. Słuchaj, ja pierwszy raz kiedyś jak jechałem na torze Poznań, to jak łamałem dwie minuty, miałem Evo 6, jakaś seryjną oponę przerywało jeszcze miałem kierę z prawej strony. Jak pierwszy mówię, przejażdżka moim Evo 6 RS, jak miałem 19 lat. W Poznaniu tylko dwie minuty, to jest taka... taki czas, oj, co, dwie minuty, to już fajnie. To znaczy, że w drogę trafiasz, nie? Dwie minuty jak zamiesz na Poznaniu, to znaczy, że w drogę trafiasz. Ja zwykłą S3 łamię. Łamiesz dwie? No seryjnym autem. No ale tylko na dwa kółka starczało, później już płynie. Płynie auto, hamulec, płynie i turbina. Interkulery bali. Przegrzewa się. Na nie no, to się też wiesz, czasy zmieniają, bo to ja te dwie minuty, to ja tak wam mówię, że ja na Poznaniu to bywałem kilka razy w miesiącu, za 15 lat temu. No to teraz seryjne auto też wskoczysz w jakiś tam... Co teraz, no motoryzacja poszła do przodu. Właśnie takie, ile teraz Yarisy robią? Nie pamiętasz. Nie ma seryjnych Yarisów. Już nie. Wszystkie są stuningowane. Tak. To tyle tytułem. To będziemy śledzić poczynania, nie? Tak jest. Przejdziemy się na drodze, bo to zarejestrowane normalnie? No przegląd przeszedł. Przeszedł badanie techniczne? Ma rejestrację. Jest blacha. Przecież ty przyjechałeś na kołach do Warszawy. No, tydzień temu. No, widzisz? Może testy drogowe jakieś. Nawieziesz, ale nie, kolega mnie nawiezie, dobra. Ale to byś musiał na torze się przejechać. Masz fotel pasażera? Masz. Jest pasażer, można jeździć. Dawaj jakieś testy na Poznaniu. Zobaczymy. Jak się wyrobimy to za tydzień. O, widzisz? Idziemy? No, ty powinieneś się przejechać, zobaczyć no, kurde, jak to kurde, ja też chcę zobaczyć twoją reakcję. Ja wiem, że jest szybko, ja nie chcę jeździć. Ja nie lubię szybkimi autami jeździć. Dobra. Po hamowni się nie boję, bo wiesz, o. Bo tak... Widać więcej. ITB. Aha. Ty masz ten elektroniczny silniczek właśnie. On sobie otwiera tym cięgnem. To są takie śmieszne, ciekawe, specyficzne tematy, żeby to poprawnie wysterować. Ale to nie można wszystkiego mówić wszystkim, nie? Dobrze. Know-how. Tak. No masz jakieś czujniki, patrz, złączki FMIKa. W Focusie nam ostatnio taka pękła, pociekła, więc polecam. Andrzej musiał tutaj... Tak, tam plama została, patrz. O, patrz to. Posprzątałeś kostkę? No jeszcze nie, będzie doliczony. Ludek, pytanie, które zawsze 100%. No właśnie, ile procent? 100. 100? Ile procent ten? Uda się? 102. 102, patrz, pewny siebie właściciel. Ja też, ja wierzę. Pewny ciebie? Siebie. Pytanie, wiesz, czy wszystko zadziała, nie? To dawno nie słyszałem z twoich ust takiej pewności, że wóz dziś mówiłem wyjdzie. Parę razy, nie. Mówiłem... Nie, no 90 było najwięcej, że dawałeś. No dobra, no. Stówy to... To Yarisom daje stówę. Wiesz, kolega budował to 6 miesięcy ostatnio, czy o. Więcej. 5. O, no. No to dużo. Nie 6, sorry. I 300 się myliłem, bo to 300 tysięcy bez roboczogodzin. No to. Czyli można powiedzieć, że jest 400? No, ale 350, no powiedzmy, nie? Jakbyśmy... Na ile wyceniasz swoją godzinę? Nie, no, jakbyśmy zlecali, to... To ile? Na głos. Ile myślisz? To połowę z tego, no. Połowę? No. Czyli co? 450. 6 miesięcy razy 10 godzin dziennie przez 6. Nie? Tyle robiłeś? No. A ty jesteś niewydajny, twoja roboczogodzina nie jest dużo warta. Ale ja dużo rzeczy projektowałem i wycinałem, ja. Już frezowali. No dobrze wyszło. To kolega z wiesz, inżynier, deweloper. Wiesz. Jak Lutek chwali zawiązkę, to naprawdę nie jest nie, zła. No nie jest zła, no ale musisz zrobić jeszcze ze trzy, żeby się nauczyć. Tobie nigdy nie wyrobię. No ja nie umiem, ja mam elektryka od tego. Zatek, to jest te 2%. To jest te 2%. Bo to był, wiesz... Lucio, co się dzieje? Nie, bo tutaj był 2% zwyżki, żeby zrobić kontrolę trakcji, żeby odebrać seryjnego modułu ABS prędkość samochodu. Mhm. I na tej podstawie wysterować poprawnie kontrolę trakcji. Okej. Okay. I to były te 2% ekstra, co kolega nadał. No ale ja się tak jak się spodziewałem, czyli tylko 100% dałem, że to nie zadziała. No ale oczywiście się nie udaje usunąć błędów i wtedy moduł ABS-u śpi, bo trzeba mu coś tam ponadawać, jakieś informacje, ale chłopaki się nie przygotowali. No. Włożymy mocniejsze wałki, wywalimy vanosa. A teraz nie mamy mocnych wałków? Ale te bez vanosa. Ale to będzie padaka dół, to lepiej. To... Ale po co na to? Potrzebny. Nie, dobra, zobaczymy dzisiaj, coś się pokaże. No przecież, a co, daleko masz? Pamiętaj, każde auto, które się ściga w sporcie, motorsporcie, powinno przejeżdżać przynajmniej dwa razy do roku na hamowni, na jakieś sprawdzenie. A takie potwory, wynalazki przed wyścigiem górskim, każdym jednym przejeżdża na sprawdzenie takie auto, jeżeli chcesz zwiększyć szansę powodzenia operacji w górę. A właśnie, a propos wyścigów. No i ścigaliśmy się. Byłeś w Kielcach?
Byłem, ja. Byłem czy byłeś? Byłem, byliśmy. A był Kiwi? Nie, 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 nie? Ale powiedział, że przespał, przegapił. A. Mam nadzieję, że się przygotuje na kolejną rundę. Okej. Okay. No. Ja uważam, że takim inauguracyjnym miejscem w wyścigach górskich będzie Limanowa. Bo to jest runda europejska, więc masz najgrubsze samochody przyjeżdżają się ścigać z nami, chyba że ktoś się boi, to nie przyjeżdża. No bo jesteśmy u nas w Polsce i mamy szybkich kierowców. Ale ten, no. Ale Limanowa to zapraszam i na pewno będziemy, na pewno ja będę, na pewno będzie Karol, na pewno będzie Kiwi, Łysy będzie, KMS Engine. Wow, wow, wow. Znaczy już od roku się mnie pyta, kiedy jedziemy do Limanowej, bo tak fajnie było. A jak twój wóz wystąpił? Dobrze? Korzystnie? W Kielcach? No. No trzeba sprawdzić wyniki. No ale nie sprawdzałeś? Ja sprawdzałem. No, no ale to jak? Jak kogoś interesuje, to każdy wie. Było podium czy nie? No słuchaj, no byliśmy najszybsi, no. O, no i o jako czwartym się udało. Kierowcę mamy zabójczego. Auto, wiesz, auto jest słabe, nie? Mocy mało, ciężkie. Nadrabiasz kierowcę, znaczy on nadrabia. No i o to w tym chodzi, nie? Auto przez zimę się poprawiło tak, że zostały pospawane dwie końcówki, bo popękały. Mhm. No i jedzie dalej, no. No to podobna sytuacja. Jak gdzie? Pan tutaj kręci dobre czasy na Poznaniu, no to... Ale to wiesz, pamiętaj, złej baletnicy to ten. Jak to było, że przeszkadza? Rąbek. Rąbek o spódnicy przeszkadza, nie? Tak jest. U spódnicy? A. Baletnicy u spódnicy, no. Baletnicy u spódnicy, dobra. No, a widzisz, a koledzy nie przeszkadza, miał 368 koni, nie? Mhm. I niektórzy mieli depresję na WSMP, bo nie wiedzieli, jak go dogonić. Obrężony. Stuki. Też. Wszystko po trochu, no. Żeby się tylko udało. Paliwo jest blane? Setka. Strzela. Racing setka strzela. No. Albo paliwo śmieci, albo motor jest tak ściśnięty, że stuka jak patrz to, co się dzieje.
tutaj. Za pełną do starej mapy z 8 stopni zabrałem. Ale to co, to im paliwo co racing? Albo paliwo jest shit. Na co mogli złożyć się, tak? Nie wiem. Paliwo jest albo shit. To specjalnie go zalałem teraz. A jaki stopień sprężenia zrobiłeś? Wysoki. Duży, nie wiem ile. Nie wiem, musiałem zadzwonić na niego. Albo za duży, albo coś jest źle. Nie da się stary, do starej mapy zabrałem 8 stopni. Dlatego nie ma ani mocy. Pierwszy przejazd coś tam miała, to na stukach było. Ja faktycznie o stuka, to nie jest, wie, że mi się wydają, faktycznie stuka. Ale ja tankowałem dzisiaj Roma tego strzela. To w Poznaniu. Ja rozumiem. Tam mamy jakieś inne paliwo, albo to spuścić gdzieś do czegoś? No to tylko tak trzeba próbować. To jest na taki... Jedyne co możemy próbować zrobić, nie? Moje 100%. No właśnie, Luciu, co się dzieje? Nie ma 100 okta, nie ma 100%, co? Nie wiem, co tu się dzieje. To... Dobra, powiedz... Słuchaj. Co zmierzyłeś, co usłyszałeś i słuchaj, dlaczego jest źle? Sytuacja jest prosta. 8 stopni mniej do starej mapy, ze względu 5 tak sobie wycofałem for fun, bo wiedziałem, że jest silnik doprężony i sobie przedzać z powrotem. Trzaskało jak złe. Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie tłukło. Jeszcze minus 3, trzaska jak złe. Ani dołu, ani góry. Au. Aż uszy bolą. Widziałeś tutaj, co się działo? No, pochwal się tutaj. Wiesz, słuchaj, to jest tak, moje uszy słyszą dobrze, a komputer też działa dobrze. Mhm. I teraz tak. Pato. O kurde, jakie czerwone. Czask, 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 ała, ała. 18,5 stopnia, co to jest? Będą być 25, 27. To co, game over? Trzeba paliwo zmienić. No właśnie, jak powiedziałeś, że jest zwiększony stopień sprężenia, moje pierwsze pytanie było o paliwo, bo już wiedziałem, że tu będą kłopoty. Jak powiedziałeś. Miał być Shell, no i chyba jest Shell wlany, tak, ale... No może się okazać, że jest za wysoki stopień sprężenia dla Shella, co? Nie. Nie? Myślisz, że może paliwo jakieś liche? Myślę, że tak, no chyba, że jest, nie wiem. No, nie tu wiem. Właściciel mówi, że nie wie, jaki stopień sprężenia jest, ale że bardzo wysoki. No ale wiesz, no to powiedzmy, tam czysty przejazd jest do 7000 obrotów, to stary. Nakładając nawet na stary wykres, bo mamy, do 7000, no to wszędzie jesteśmy ciągle gorzej, nie? Ale od 7000 jest jeden wielki trzask. Trzask, trzask. Ała, ała, moje ucho mnie boli aż. No co robimy w tej sytuacji? No zmienić zupę trzeba. A już tutaj wiesz, specjalnie go już podlałem. Już takie wiesz, tonący brzytwy się chwyta. Wiesz jak jest, nie? Pizzę zamówiłeś? Chyba nie. A najgorsze jest to, że teraz przyjeżdża Mazda na tuningi. No, słyszałem właśnie, że mamy ograniczony czas. Więc wyjedziemy i po Mazdzie będziemy walczyć dalej. Znaczy walczyć, no trzeba spróbować chociaż, nie? To by Mazda szybko się wystroiła. No, my zjemy wtedy pizzę, ale wiesz, ale... Sytuacja jest taka, bym powiedział... Dramatyczna. Smutna. Bo ogólnie nie może tak być. Ty, jest ten? Jacek jest. Jesteś? Powiedz mi, ten czujnik, gdzie zmieniłeś ciśnienie paliwa na 10-barowy, nie? Nie powiedziałeś mi. Paliwa. Bo był 7, jako mastera. Dalej jest 7 czy jest 10? Nie wiem. Musimy sprawdzić, bo wydaje mi się, że jest 10. No dobra, nieważne. No trzaska jak złe. Albo jest zupa shit, czekaj. Albo coś. Ty no, uszy mnie tak bolą, że aż mi pęka łeb. No. No tak, no ale tam jest doprężony ten motor, jak on nalał jakieś wachy... No dlatego mówię, że to jest jedyna opcja, że to jest szczok, no bo głowa to mi pęka tutaj, nie? Wiesz, cofnąłem 8 stopni do tego, co było wcześniej, to tak wiesz, tak 5 cofnąłem na farta, a później jeszcze 3 do 7 w miarę czysto, ale łeb mi pęka, nie? Może tak być. No ja wiem, że nie. Bo ani nie robi, bo dobra, tam z dołu ani nie robi, wiesz, no nie może, no. To z czegoś trzeba to moc wziąć, no. Dobra, trzeba... Albo jest tak, że wtryski nie rozpylają, są jakieś wtryski. Albo są wtryski stare kapeć już i nie rozpylają. Albo jest tak, że... Ale mieszankę mam, wiesz, mieszanka mi się zgadza, więc jedynie co to... Nie. A dolejcie mu 20% etanolu i tyle, nie wiem, na zawodach 20% etanolu dolewać i koniec. No ale to nie możesz do shitu dolewać 20% etanolu, no to trzeba by spróbować na innej zupie, jak dalej nie zadziała, to wtedy spróbować mu na etanol mu to zrobić, to może wtedy wyjdzie jakiś astronomiczny cyfra i będziesz jeździł na wodzie od teraz. No. I tyle. Dobra, ja kończę, bo ja właśnie skończyłem. Łyżka, hej. I muszę się pobrać. Dobra, hej. Musimy spuścić paliwo, ogarnąć świeżego Shella tam podjechać. Po maździarzu to wjedziemy, czyli auto musimy wypiąć. A jak się nie uda, to wódka. Czyli ile procent? Spadło na 90. Ale walczysz, nie poddajesz się. Przecież ja bym kiedyś ze sceny szedł, kolega ma zbyt zawody w weekend pewnie. Myślałem, że w ten. No, to po przygotowany pan. A mnie uszy bolą, ty naprawdę. No. A to wiesz, to nie możesz tak być. Bo tam jeden przejazd na takich fest trzaskach, który widzi, patrz, jeden przejazd na fest trzaskach chciał robić więcej na zapłonie, czyli faktycznie to musi być jakiś problem właśnie takiego poprawnego spalania. A co czujnik by zmienił?
Który czujnik? No ciśnienia. Że mapę paliwa całą miałem r***aną i że musiałem sobie teraz całą przeskalowywać. Ja nie pamiętam, który założyłem. Ale ja kojarzę, że był taki sam. A może kupiłem nowy? 10-barowy na oko. Opcje są dwie. Tak, ale to od Słowacji jeździmy na tym samym. Ale był wyłączony. Teraz dopiero go przekalibrowałem. Okay. Dobra. Paliwo trzeba spuścić. Wiesz jak? Masz pomysł? Mam! Zostawiłem w domu rurkę, bo mam specjalne złączko. I beczkę, zastanawiałem się. To wrócimy, wrócimy jak spuścimy paliwo. Tak jest. Chyba taki normalnie, no. Taką wódą po prostu. Takim. A nie, nie ten? Nie wytrąciło się coś? Nie. No bo teraz są oceny, wiesz, czy na zapach jesteś w stanie poznać jakość paliwa. Jak jesteś sprawnym tym. Wąchaczem. Wąchaczem. Nie na oko, tylko na węch. Na węch oceniasz, wiesz. No to mówię, wąchacz. Czy szanse wzrastają po tym zapachu? Kotylutek, jesteś dobry wąchacz? Ja słabo wącham. Ale nie po. Ale lepiej słyszę. Ale wiesz, tak. Nie wiem, pomogę. Tak powinna setka pachnąć? Tak. A to? Tutaj czuć trochę ETS-a. O, ale mi się zakręciło w głowie. Dobre jest. No to chyba coś lepszego jest teraz. No. To z lady poprosiłem. Ja wiem, czemu to tak pachnie. To pachnie inaczej, bo my tankowaliśmy z beczki ETS-a do tego i z tego dalej. Dlatego to pachnie landrynkami ETS-em, człowieku. Ale masz koni teraz, będziesz wiedzieć. Kombo. Nie, to faktycznie to było ten, dlatego inaczej pachnie. Pachnie taką landrynką lekko. Lajta to i na hałownię. Dobra, to jak, oceniasz? Ja daję 5%, że to pomoże. Ja myślę, że to nic nie zmieni. Ja daję 5%, a ty? To i tak dajesz więcej ode mnie. Ja bym wolał, żeby to pomogło w bardzo, znaczy, bo nie chcę tu jechać. Efekt będzie taki, powiesz, że jest lepiej, ale i tak jest. Nie, to będzie widać od razu, widziałeś, na tej mapie się nie dał dokręcić auta, nie? Co, próbujemy, nie? No lej, lej. Weź Red Tube, skocz po browara. Ale żem zalał korek. Tak, to jest taka interesująca chwila, że każdy bis teraz mówi, ale się Jagoda, jak ty żeś na to wpadł? Te, a dodajmy jeszcze jeden istotny szczegół. Gdzie aktualnie znajduje się poprzednie paliwo? Wóz transmisyjny, czyli Jagoda pierwszy raz zarobił na YouTubie. Nie, wyobraź sobie, że... i wróci za darmo. Wyobraź sobie, że to już drugi raz. Nie, no przecież ty na wyświetleniach robisz Kamil... kasę, dlatego jak nie masz dolara, to nie upubliczniasz. Nie, Kamil kiedyś już zlewał do mojej czerwonej. Ale pomogło wtedy? Nie, tam to wiesz, gdzieś trzeba było po prostu opróżnić trzeba było. Teraz robimy tylko podmiankę, nie? Ale w razie co, jak nie pomoże, to mamy już lepszy pomysł na to, nie? No wiem, co ty chcesz zrobić, ale nie możemy mówić. Możemy. Możemy? Bo za tydzień runda. Oktan boostera dolejemy. To ja wypuszczę odcinek, nie, po tej rundzie. Stek. Mamy takiego teka? Weź do Kiwiego zalwy, żeby nam przywiózł. Do Kiwiego. Do kupcia. Kupciu ma teka. Pukankę chcę zalać do baku, czy ten, czy oktan boostera? Weź, bo uleję. Lucio. Po krótkiej przerwie wracamy tutaj szybko. Ale czekaj, o zachodzie słońca. Andrzeju, zasłoniłeś nam zachód, ale dobra. Temperatura powietrza spadła. Emocje opadły. I co teraz? Co teraz? No oby nic więcej nie opadało. O czym mówisz? No o kolejnych rzeczach, które mogą opaść. Oby emocje, powstały. Temperatura. Teraz emocje dopiero powstaną. Urosną. Co teraz? Wzniosą się na wyżyny. Jak no, tam? No słuchaj, towarzyszu. Paliwko pachnie inaczej. Nie wiem, czy pachnie inaczej. Zobaczymy. Jest nadzieja, że nasza teza była słuszna. Znaczy, my nie dawaliśmy jej wiary. Ty ja dawałem 5%, a ty 5%, a ja 0. No bo ja na 500, ale... ja na 500 Audzy 3 razy tak miałem, że przyjechało auto i nie dało się auto w ogóle ustawić, bo było tak złe paliwo. Wystarczyło pojechać, wylać, wlać świeże i było dobrze. Co nie zmienia faktu, że jakiś procent musieliśmy temu dawać, bo testujemy tę tezę. No słuchaj, no jakby... Bo co zrobisz? Motor jest fajny, niby ten, niby wszystko spoko, no, no musisz coś próbować, daj remont szansę. Po remoncie. Silniej po remoncie do remontu, no. Tak. No dobra, co Jagódko, będzie to? Dobra, wbijam do środka. Chodź. O zachodzie słońca. A później się przejedziesz o zachodzie słońca, jak nam dobrze pójdzie. No. Ty? Ja. A ty nie mówiłeś, że dzisiaj nawiedzi nas Adzia Fit. Znacie Adzia Fit? A ty nie znasz? A powinienem znać? A widzowie powinni znać Adzia Fit? Kim jest Adzia Fit? Teraz każdy wpisze w Google Adzia Fit. Operatorem kamery. No. Cóż za pijenny. Dobra, cicho. Co? Drogi widzu, próba numer 2! Dobrze, Luciu, rób to moc. Okej. Okay. Włączamy mocny wiatr. Wiatr, przepraszam. Wiatr wiał. No, ale dzisiaj mam youtuberów. No. Youtuberów, człowieku. Influencerkę. Ty teraz jesteś pomagierem w kamowni. Zobacz. Można tuningować, mieć trochę przyjemności i frajdy. Widziałeś? Każdy ci teraz zazdrości. A ja? Człowieku, patrz, my tunerzy mamy tak dobrze. 19.38, stara z domu wyrzuca cię.
bo nie wracasz do domu na czas. A ty sobie pojeździsz BMW. A my się super bawimy w BMW. Dobra mina do złej gry. Tutek. Co? Nagrywa cię. Adziafi? Adziafi. Ty, tylko żeby moja Fiona nie była zazdrosna. Słoneczko? Słoneczko mnie zabije. Słoneczko ogląda naszą twórczość na YouTubie? Zabije mi. Ale ogląda naszą twórczość na YouTubie? Mówi, że czasami, ale czasami ją nudzimy. Myślę, że nie dotrwa do tego momentu. Oby. Jaki komentarz do tytułu? Co ty na to? Wow! Jedzie i wiesz co jest teraz? Teraz nas wszyscy znienawidzą. Wystroiłeś się auto. Jedziesz na taką stację, wlewasz. Motor Shadden. 100% gwarancja. Gwarancję ci dzisiaj daje Motor Shadden. Do kogo masz pretensje? Nie no, zabezpieczyłem? Nie dało się tam tego zabezpieczyć. Szkoda, że kolega nie jest w stanie nam udowodnić, że tankował setę dzisiaj rano na Shellu. Jest, ma paragon. Ma? Tak. Kurde, to chcę to zobaczyć. Dobra, zobaczmy co teraz będzie. Dążyłem. Dążyłeś za połów? Idę po czwórkę. Wszystkiego. Rybaki są tak blisko. Tak, ale czuję, że to jest taka, wiesz, 395 realnie. Próbuję wszystkie sztuczki świata. A co ty na to, żeby go zakręcić wyżej? Nie, już dalej nie, 8,5 starczy. Kazali mi 800. Aha. Niby robi, ale wiesz.
chodzi, kręcę się w kółko już. Nie da się? Jak ja mam do Anty wrócić teraz? Co powiesz staremu? Chyba trzeba te kółko założyć. Którą? A te i. A, 8,5 no. Ale już chyba ty, mocno f***a jest, nie ma co gadać. 8,5. Żeby tylko Jacek się nie dowiedział. Dobry. Ale no to zostajemy na tyle? Zostajemy ci 8,300. Tak, jeździłeś 8,300 cały czas. Zero problemu. 8,300 jeździłeś 2 lata, nic. Rok. No tak, ale to jest ok. 6,5 to jest ostatnie miejsce. No to jeżeli tata będzie chciał, to zrobimy ostrzejsze bałki i ATI. Wlewamy zupę? No. Teraz? A ty pytasz? Jak masz oczy, jak dasz radę czasowo? Ja dam, no już, dobra. Ja próbuję zrobić. Zaginione konie. Kurde, no. 7 koni, żeby czwórkę złamać. Pomogni nie umiem oszukać. Takie bezpieczne. Jest jeden stopień zapłonu, ale zobacz jaka jest sytuacja. Musisz zostawić taki margines bezpieczeństwa, żeby on zawsze był po cichu, a nie, że na przykład jedziesz i było wcześniej tak, że jeden przejazd był cicho, a nagle sobie przystuka. On bardzo ładnie wyłapuje te stuki, dlatego jest taka duża, tak duży ten wystrzał i pięknie stukowy działa, nie? Ty widzisz, zawsze to jest te 7400, tam się ten wykres łamie. I na przykład wcześniej przejechałem taki ładny, czysty przejazd i tutaj wszystko jest... Jest po prostu idealnie, jest auto na maksa, dlatego trzeba zostawić mały margines bezpieczeństwa. To jest tylko jeden stopień. No ma jeździć! No to ma jechać, wiesz, 2 godziny na Poznaniu. Tak. No. Więc musisz zostawić taki... Bezpieczny setup. No wiesz, on sobie ładnie cofa i wyłapuje. Więc możesz zostawić na żyletki, bo widziałeś, że bardzo ładnie łapie. I cofa tak zapon na tym jednym cylindrze, że nawet... W przypadku mocy za bardzo w tym nie ma, ale bazowo nie możesz jechać na korekcję, tylko na dobrej mapie. Ale wiadomo, Jerok bardzo dobrze robi, zajebiście uważam. Czekaj, co ty mówisz, że co? Spróbujemy coś lepszego dla wlać do wolno ssaka? Zalewamy coś? Spróbujmy. O kur... Jacho! Zapomniałem, wtryski jadę na 87%. Nic sobie nie zrobimy, 85%. Nie ma co zrobić. Jeździć tak i tyle no. Koniec. I wracać do domu. Tak, basta. No lampę jeszcze założyłem. Po co? A wy na drogę idziecie? Sytuacja jest taka, patrz, injektor, dobra. Tutaj nie wymyślimy. 88% jedą wtryskiwacze. 89, 90, 92, 93, 98. O, to blisko. Dużo. Zostawiłem, cofnąłem ci stopień zapłonu, żeby... 388 koni masz, ale to jest, wiesz, żebyś miał bezpiecznie, żeby to przejechało, nie? Żeby to jeździło, a nie żeby z szlaku trafiał. No ale to pięknie jest, to jest lepiej niż było, patrz, mam porównanie do starego. I to jest takie zostawione, uczciwe, nie, że wiesz, że... A wtrysków nie można założyć. Większych, no musiał być, no ale patrz, z drugiej strony, gdzie jest ta różnica, tylko na górze jest. Ha, ha, ha. A etanol by coś dał górą? No, powinien po całości dać, bo tutaj stuka przy tych 6600. A on tam przyjmuje, więc to by przyjęło, ale no, wtryski są 92%, musiał mieć większe wtryskiwacze. A na 100% nie poczujesz? No to 120 będzie. No cały czas jest otwarty ten wtrysk. Aha, dobra. Czyli realnie, zobacz, te przyrosty realnie są wszystkie w górze, nie? Tam, gdzie wcześniej nie było, to tak tam teraz jest. Tylko tutaj widzisz, tutaj na przykład nie jestem, no, może mam nawet ten najlepszy wykres, no ale to wszystko jest zawsze tutaj w górze. To wszystko się dzieje od 7400, no, czyli 8000. Czyli jak kółko i... Czyli powinno by się założyć kółko i kręcić go dzień i noc 8600. No, ale wtedy musisz wałki jeszcze... Ale on tutaj nie musisz, bo no ty dobra, most robi górą. Ale na tor możemy założyć, wywalić dwa nosa.
Ale to ten dół cały stracisz. No ale po co mi? No ja jeżdżę... No to jak założysz wałki, to wtedy go kręcisz 9000, go zakładasz i wtedy robisz 420. 400, no. 420. No. Teoretycznie. Tak to. No to zobaczymy, może będzie druga część. Chyba, żebyście spróbowali na przykład na jakimś właśnie 102-oktanowym paliwie, to powinien po całości jeszcze pójść w górę. Bo on już tutaj po prostu, patrz, tutaj gdzie jest to wszystko, tutaj to jest taka męczarnia, to tutaj jesteśmy 6,5 tysiąca, jest taki, że on raz zastuka, raz nie zastuka. Ja tam nie mogę więcej zapłonów wcisnąć. Nieważne jak Vanosa ustawię. Ja mam beczkę paliwa 113 oktan, mogę dać. No tak, ale to wiesz, to... 7 litrów. No to nic, następnym razem się trzeba lepiej przygotować. No ale to widzisz, no, realnie tą górę on robi lepiej teraz. No tam gdzie jedziesz, w wyścigu, tak? No. Ja nie wiem ile na koniec sezonu był tej mocy. Ja myślę, że on trochę spadł. No na pewno był zużyty już ten silnik. No, tak. Korekty paliwowe są ładne, powtarzalne. Próbowałem, widzisz, wszystkie pieniądze postawić, to jest... nie umiem więcej. Nie ma co, jest git, już jest i tak późno dziś. No nie, no jest, no masz, ale widzisz, no ta moc jest faktycznie od tych 7500 tam w górę. No to czy on tam będzie bardziej żwawy po prostu, no bo będzie, no. No to chodziło, tam jedzie. No tam jedzie, no bo to wolno sące auto, to nie oszukasz systemu. Szkoda, że z tego dołu tak no, ale potrafi dużo więcej. No. Ale kurde, ten pierwszy przejazd, nie wiem, bo zaraz Andrzeja poprosimy, żeby zerknął, dlaczego tak się stało. Bo ten pierwszy przejazd to człowieku, to jakieś k***a jest, jakaś masakra, czemu to tak wyszło. Straty inne widać są. No ale to tak, ale weź ten Andrzeja może. Zobacz, teraz sytuacja jest taka. Po przerwie przyszliśmy, optymistyczni, pełni szczęścia i wjeżdżamy pierwszy przejazd tak. Petarda. Czyli można pokazać panu. On se wjeżdżał i zrobił pięknie, fenomenalnie. Tak. I nie wiem czemu, następny przejazd pojechałem, tam nic nie zmieniłem. Cyk! A skończyliśmy w ogóle... Czekaj. A skończyliśmy finalnie jakoś tak. A to ciekawe, że skończyliśmy, że mamy mniej niuta niż mieliśmy na tych pierwszych dwóch przejazdach. No tylko tą górę odgrzebałem, ale z czego to by wynikało? To samochód tak się zachował? Później tak, ale, ale chodzi o to, jaka jest różnica. To ten pierwszy pomiar... To na uślizgu? Nie, znaczy... Czy on po prostu lepiej zrobił? Nie, żeby uślizgu, bo masz odcinkę taką samą jak... Nie, bardzo ładnie jest. A jak jest uślizg, to się zawsze gdzieś odcinka przesuwa, bo gdzieś się to obroty... Bo no to czemu aż... Ale im dłużej jeździłem, tym mniej niuta? Tak, nie stoisz nigdy wolno na ssących? Nie. To jest moje drugie. Ci co pierwszy jest najmocniejszy. Przed chwilą Tysi wyjechał Mazdą, który... Czy myślałbyś, byśmy go przestrudzili? Zawsze wolnostące robią tak, że te wczesne wjazdy są lepsze, a później jest już tylko gorzej. I później jest już taki moment, że już jest... Ale to, że co, nie da się zrobić lepiej. Żeby ostrego? Znaczy wiesz, zależy co chcesz zmierzyć, bo zdaje się, że on... To co tak, się ścigasz, ma, no. Jak się ścigasz, no to tak raczej... A my teraz jeździliśmy no stop, przejazd. Jak robisz teraz tak, że otworzycie maskę, zostawić lekki fiatraczek, zapalicie fajeczka. To zobaczmy. I... To co robimy, gdy ale też nie można przegiąć, nie? Żeby tam... Bo już spójrz. Znaczy nie. To już tam już to już przepadło. Ale wiesz, nie przechłodzić go pół godziny, żeby już taki całkiem, ale taki wiesz... No to może 5-10 minut. No chylmy mu maskę, włączmy wiatrak. Maskę, wiatrak na ten najwolniejszy, żeby tak go przegrywał. Zobaczymy, bo widzisz, że wjechaliśmy, przywaliło tak, fest, było, nie? Było. I teraz pytanie, jak on się na drodze zachowuje. No znaczy, dobra. Wiesz, tego nikt nie wie tak trochę naprawdę, ponieważ masz tak, masz wentylację lepszą na drodze, chłodzisz lepszą, wydech, no. Chłodzisz w hamulce, chłodzisz spód, i więc masz lepszą wentylację niż tu, no jak jeździsz cały czas w kółko na torze. Na a nie parzy was ten? Bardziej. Nie parzy was tunel? Nie. Nie dotykamy. No to zobaczmy, no. Ale otwórzcie maskę. Otwórz maskę, Jaku. On się tak przewentylował. A tutaj 420 koni. To jaka jest twoja prognoza? Da to coś? No nie, mnie się chodzi. No. Znaczy, nie bez powodu pierwszy przejazd robiliśmy taki, wiesz, z marszu, z auta z zewnątrz, wszystko ładnie wychłodzone. Znaczy, auto mamy teraz wytuningowane na takie hardkorowe warunki, tak? Tak jak jeździliśmy. Ale to jest wolnostące auto, to w turbo takich rzeczy nie ma. Chyba jest czwórka? No ale widziałeś, że pierwszy przejazd taki fest mega dobry, a drugi od razu wiesz. No i one się różniły w ogóle od ciebie. No tak, ale no mam nawet nałożone w tle, no i bo teraz to przede wszystkim tą górę poprawiliśmy, nie? Ale to jest teraz, to jest, mamy nałożone, no 400, no 30 niuta więcej stary. Już nie chodzi o cyfrę maksymalną, tylko ten przebieg środkiem, że on po prostu zrobił ten przebieg dużo lepszy, nie? A nawet na ten drugi przejazd, tylko że zrobił, no czekaj. Ciekawe to jest. To wolno sądzę prawa. Człowieku, zmęczyłem się już. No, dzisiaj cały dzień na hamowni. Czekaj, wszystkie pozamykamy. Przejazd po prostu z marszu, nie? I nic nie tam. Przyspieszyłem zapłon, więc powinien zrobić lepiej. Cofnąłem zapłon na jeden cylindrze, przyspieszyłem po całości, coś tam wiesz.
i powinno zrobić lepiej, a straty na hamowni są te same, wszystko zachowało się tak samo. Chcieliśmy walczyć o czwórkę, a to później, wiesz, ale z drugiej strony, wiesz, auto później dopeklowaliśmy tak, że tą górę odblokowaliśmy całą. No i teraz jesteśmy na etapie odpeklowania, więc może ten przejazd na zimno? No widzisz, ta góra teraz jest dobra, więc może teraz jakbyśmy pojechali na chłodno. Zadaj mu większy ten wiatrak. Nie, właśnie z takiego trzeba, Andrzej mówił, że tak się spokojnie wychodziło wszystko. Możemy wydać takiego na... średniego. Ciekawe, czy cokolwiek się zmieni, no. Przecież to niego nie zmieni nagle o 180 stopni. Ja myślę, że to nic nie da teraz. To musiałby tak auto fest wychodzić. Nie wiem, co może być. Paliwo się grzeje. No mówiłem ci o tym. Paliwo ma zupełnie inną temperaturę. Ale ja ci już o tym mówię. Ale nawet tam z tyłu... Masz, zostało 7 litrów. Tam nawet poziom tam 7. Z tyłu, ale wydech masz tutaj. Grzeje się, bo się obraca, się cały czas pracuje, pompa bije. No. Aha, a jest go mało. No tak. No mówiłem o tym wcześniej. No, Andrzejku, to paliwo się grzeje. Jest zimniejsze, robi więcej. Lepiej odbiera ciepło z komory, wszystko. Lepiej się zapala. Jak zimne piwo. Trzeba byłoby zalać do pełna. Trzeba być zimnym do pełna zalanym i wtedy. Dobra, tak. Nie ma znaczenia. Auto jest wystrojone dobrze. 390 koni zostawiamy. Chyba to jeden z lepszych wyników na S54B32, tak? Się tak to się nazywa? Bo ja się nie znam. Tak. To co? Tutaj jeszcze o pół stopnia trzeba też. Wychodzimy z auta? Tak, fajra, no bo co, to tutaj więcej zrobisz. I tak, perypetie człowieku, walka. Chociaż kolega może się ścigać, ale zobacz. 100%? No 100. Ale dobra, jak najważniejszy morał. Nie ma 100. 102 było, bo miała być kontrola trakcji. 100, bo miał być 400. Dobra, przestań. No to jest 98%. Pojedziemy na STW, będzie 400. Pierwszy strzał. Na zimnym paliwie STW, pierwszy strzał, 4 paki. Trochę dodamy etanolu. Nie, przestań, nic nie potrzeba, wszystko jest idealnie. Dobra, słuchajcie, inna sytuacja. Dzisiejszy morał jest taki. Paliwo było jakie? Podłe. Widziałeś, co się działo na stopowym? No właśnie, to jest ciekawa historia. Masz może paragon? Mam, no. Pokaż to, aż nie wierzę. Mam w busie. Dawaj do busa po paragon. Pokażmy to. Nie dało się auta wystroić. No szok! Kolega mówi, że zatankował dzisiaj rano świeże paliwo, setę, a my mu nie wierzymy. I teraz patrz, poczekaj, weź się ten, YouTuber 2. Czekaj, porównamy to. Ale mi się wydaje, no to 390-395 koni to auto ma, no nie ma co. No widziałeś, to się nie dało przejazdu przejechać, bo tak stukało. To jest na tym starym paliwie. Tak, nie dało się przejazdu zrobić, nie? Wszędzie gorzej. Gdzie myślę, że naprawdę i było tego paliwa dużo więcej, więc myślę, żeby to faktycznie to paliwo było chłodniejsze, to jest 395 koni powinno. 395, może 4 paki, takie prawdziwe, rzetelne powinno, wiesz. Nie, jest jeszcze drugi morał z dzisiejszego odcinka. Jaki? Warto przejrzeć na hamownię z pełnym bakiem. Ja, tak, bo wtedy YouTuber może wracać na koszt firmy. Dokładnie tak. No kurczę, jeżeli tam naprawdę będzie 100 oktan, 30 litrów. Ja cofnąłem fest tego zapłonu, tam się nic nie dał, chyba że 9,5 wlał się okaże. Czuję się paragon 9,5. Setka! Jest? Czekaj. Bo z tego pośpiechu wziąłem wszystko, co miałem. To na koszt firmy, tylko nie pokazuję danych. Tomasz, 282 zł. Pokaż tylko, jakie pojęło. Nie, chodzi o, trzeba zapłacić, żeby zobaczyć jednostka, stawka, pal, power rating, nie? 8,19. Czekaj, robię zooma. 8,19. Poznań, dzisiaj rano kolega, patrz, Poznań, z Poznania kolega przyjechał, patrz tutaj, Poznań. Mhm. U której jest godzina? Tak. Wystawienia, data wystawienia, 09.05.2024. 10 tam, coś takiego było. Mhm. Przyjechało auto, nie? I wiesz co by było, jakby na danym paliwie by my pojechali? Kabum. Motor Shaden Guarantee. Gwarancja ludka na wybuch motoru. No jakbym to, tak wystrojonym pojechał sobie się po to, żeby przyjechać. To bym go zajechał. Jakbyś wlał tam to paliwo? No. Na tym wystrojone? No. 100%, ale dołóż tą chłodnicę paliwa. Może to faktycznie być tak, że będziesz lepiej też utrzymywał parametry. Może to faktycznie trzeba dokładać tą chłodnicę paliwa. Drifterzy wiedzą, co robią. Bo mają 3 pompy paliwa, strasznie ten, to się pieni. No dobra, przekonałeś mnie. To co? Musimy zrobić ten test kiedyś. Trzeba zrobić test. Podgrzać paliwo. Nie podgrzać. Palnikiem. Stroisz auto i lewe. Przynieś zewnętrzną, z jakąś taką zewnętrzną bańką, z takim zimnym paliwem, zapiąć pompę zewnętrzną na listwę i pojechać po metr. O, to dobre by było. Taki, no,
No ciekawe, ile. Po gromcy motomitów. Wiesz, bo tutaj może być połączony też faktów, nie? Że taki, że, ale nie ma znaczenia, auto jest wytuningowane poprawnie, tak? Auto tak będzie jechało i tak jest, jest dobrze. Ale no. To co? Tym akcentem kończymy? No kończymy. Gratulacje. Gratulacje do gratulacje właściciela wozu treningowego. Tak jest. I czekamy na zasadniczy. Czekamy na wóz roboczy. No ale to wiesz, śmiejemy, ale to człowieku, to na Poznaniu to wszyscy się jej postra. No Luciu, która godzina jest? Nie wiem, stara mnie z domu wyrzuci już, albo wyrzuciła. Tam to wszystko. Dawno po dobranocy. To, a która jest w ogóle? 21 z groszem. Nie. Tak. No. Dobra, to ja idę na piwo. Dobra, to na razie.